Dzień dobry, kochani. Drugi dzień świąt, a ja brykam jak tygrysek na pływanie. Kochani, dlaczego dzisiaj intencja pełnego oddechu? A z kilku powodów. Skąd dzisiaj ta intencja? Otóż rozmawiałam dzisiaj telefonicznie z Milenką Gołdą, naszą wróżką Milą, którą znacie też z Gali Business Forum. Milenka dała mi dzisiaj informację, że Eryczek Kopczewski, ten mały chłopiec, który rok temu, a właściwie jego rodzice prosili nas o zrzutki, Tomek będzie narzekał, że nie nagrywam z mikrofonu z puszkiem, tylko nagrywam tutaj z tego mikrofonu telefonicznego, ale dlatego, że to jest spontan zupełny, więc pewnie będzie marudził, że dźwięk trzeba będzie poprawić. Tomeczku, nie gniewaj się, nieplanowane to nagranie. A dlaczego nieplanowane? No przede wszystkim dlatego, że wybrałam się na pływalnię i okazało się, że pływanie jest od 14, więc troszeczkę jeszcze spaceruję. No pogoda nie jest zbyt spacerowa, bo pada deszcz, a właściwie mży. No ale wracamy do oddechu. Otóż jesienią zeszłego roku, kiedy ja miałam sama problemy oddechowe, jak wiecie, po infekcji, samochód przyjedzie. Robiłam z Wami ćwiczenia oddechowe i wtedy Milenka powiedziała, że robimy zrzutkę, ponad 6 milionów było do zebrania na operację ciężko chorującego małego Eryka. No, trochę nas to zaangażowało, natomiast środki udało się zebrać. W międzyczasie pojawiły się problemy z płucami. Eryk ma problemy z sercem, natomiast niewydolność serca to również niewydolność płuc. Czakra serca, przypominam. Uderzyłam w mikrofon. Czakra serca. No i z tą czakrą serca problem, bo to i oddech, i bicie serca, czyli natlenianie. Oddychanie, które powoduje natlenienie krwi i tak naprawdę nasze życie. Z oddechem pierwszym się rodzimy i z ostatnim oddechem odchodzimy. Nasze ciała odchodzą, umierają. I teraz udało się zebrać te 6 milionów, ponad 6 milionów. Eryk jest właśnie po operacji płuc. Mamy nadzieję, że wróci do zdrowia, więc dzisiaj płynę z intencją zdrowienia Eryka i właśnie pełnego oddechu dla niego, ale dla nas wszystkich. Możecie też wspierać comiesięcznie Eryka jeszcze, ponieważ jego okres leczenia się nie zakończył. Proces zdrowienia trwa. Mamy nadzieję, że wróci do pełni zdrowia. Więc historię zbierania tych pieniędzy, jeżeli chodzi o walkę Neymana, jego maskę na licytację, to taka dosyć duża historia była z Erykiem. Ale cieszymy się, że udało się tak duże pieniądze zebrać, bo wydawało nam się to kwotą no niebywałą. Natomiast Eryk będzie nadal potrzebował środków. Ja po nagraniu podam link do zrzutki na potrzeby rehabilitacji i leczenia dalszego Eryka, wsparcia comiesięcznego. I tak jak obiecałam, też będę monitorować to regularnie i dawać informacje, na jakim etapie jest, jak się czuje i tak dalej. Wszyscy ci, którzy wsparli Eryka, bardzo Wam dziękuję. Właściwie finansowo wsparli jego rodziców i dołożyli się do pokrycia kosztów tych wszystkich operacji i zabiegów. Także tak, oddychanie. No oddychanie to jest teraz to, jestem pociągająca, to jest też to, czego potrzebujemy w tym zanieczyszczonym, zadymionym, zimowym otoczeniu. Mam nadzieję wkrótce zaprosić Was na warsztaty oddychania i ćwiczenia oddechowe do Normobarii w Rudach, koło Rybnika, Jarka i Natalii. I tam w kameralnym gronie możemy sobie ćwiczyć te oddechy. Tak, żeby nie było jak ja teraz idę i ten oddech, ale właśnie tym powietrzem nie da się oddychać. Tym, którym teraz idę, jest zadymione, ludzie palą w piecach nie wiadomo czym, niestety. No i ten oddech jest niestety, no taki mam wrażenie, że niedotleniona jestem. No a w Normobar jest zupełnie inna jakość. Zupełnie inna jakość. Ma się takie wrażenie, że tam jest dopiero oddech. I tam spotkamy się, mam nadzieję, wkrótce. Szczegóły będziemy ustalać w tym tygodniu nadchodzącym, właściwie już w tym
już w tym tygodniu. No i co? To jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim, za wszystkim tym, którzy wsparli zbiórkę środków na potrzeby operacji Ryka. No i tych, którzy wesprą, no tak, pociągam. I tych, którzy wesprą w perspektywie w przyszłości. Życzę Wam jeszcze cudownego dnia. Kto chce dołączyć do intencji medytacji w wodzie, to tak nazywam kontemplacji, ale to jest generalnie intencja, którą ja wysyłam pływając w kontekście właśnie oddychania. Ja wiem, ja powiedziałam kiedyś, że my możemy oddychać pod wodą. No tak sobie czasami myślę, że tak. Ale to zostawię. Jesteśmy z wody. Pochodzimy z wody podobno. Woda jest nam niezbędna do życia, tak jak powietrze. A mnie woda relaksuje, czyli gasi mój ogień, wycisza i też poprawia moją sylwetkę. Także ja zmierzam w kierunku pływalni, a Was zachęcam do aktywności fizycznej, bo święta pewnie były serniczki, makowce i inne pyszności, więc odrobina ruchu się przyda. Jeśli nie pływanie, to spacer. Ja kończę, bo wieje. Zobaczymy, co się da z tym głosem zrobić na YouTube. Buziaki i do później. Pa!